Cześć, witam. Witam Was na tle bzów. Niedawno wlazłam dla Was na kwitnącą jabłoń, a dzisiaj właśnie stoję na tle tych kwitnących bzów, żeby opowiedzieć o książkach z bzem w tytule. Mam na sobie designerskie okulary przeciwsłoneczne, które otrzymałam od Antosia. Antosiu, dziękuję Ci bardzo. Bardzo jest mi w nich twarzowo. Jesteś cudowny, że mi te okulary przysłałeś. Mam przed sobą koszyk pełen książek z bzem w tytule. Odstawiam teraz koszyk, zdejmuję Michasiowe, Antosiowe okulary, wyjmuję z koszyka książki z bzem w tytule. Pierwsza z tych książek to jest Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza. Jest to książka niehistoryczna, książka współczesna dla Henryka Sienkiewicza. Bohaterem jest Leon Płoszowski, szlachcic, podróżnik, który pisze pamiętnik, a w nim przedstawia swoje rozterki miłosne i wszystkie inne. Żyje zgodnie z tym tytułem, czyli bez dogmatu, a za wszystko płacą kobiety. Nie lubię Leona Płoszowskiego, kopnęłabym go chętnie wiadomo w co, ale jego pamiętnik jest obrazem ówczesnych, czyli XIX-wiecznych takich myślicieli domorosłych, a więc Leon Płoszowski. Rzucam Płoszowskiego na trawę. Druga książka, Niebezpieczne związki, Chaderlo de la Clua, napisana przez francuskiego pisarza w wieku libertynizmu, Markiza de Maistre i hrabia de Valmont intrygi snują przeciwko kobietom cnotliwym, on je wykorzystuje, a potem skłóceni walczą przeciwko sobie. Polecam książkę, naprawdę przeciekawa. O, i teraz książka wstrząsająca, Ericha Remarka pod tytułem Na zachodzie bez zmian. Książka pacyfistyczna. Erich Remark, niemiecki pisarz, przedstawia tutaj historię grupy przyjaciół z jednej klasy, którzy idą na front w czasie I wojny światowej. No i główny bohater Paul przedstawia historię tej wojny, ale nie są to opisy bohaterskich walki frontu, tylko raczej od strony krwawych lazaretów. Książka jest naprawdę wstrząsająca. Maleńki fragmencik. Granaty, tumany gęstego gazu i flotylę czołgów. Stratowanie, zżarcie, śmierć. Krwawa biegunka, influenza, tyfus. Dławienie, przepalenie, śmierć. Rowy, lazaret, zbiorowa mogiła. Nie ma możliwości ponad to. Ci chłopcy umierają jeden po drugim. Ginie też główny narrator. Wstrząsająca książka o straconym pokoleniu, którego życie przebiegło, było naznaczone I wojną światową. Polecam, polecam, polecam. Zresztą spalona na stosie w 1933 roku jako książka niebezpieczna dla Niemców. Znowu sięgam do mojego koszyka, żeby wyjąć kolejne książki z bzem w tytule. I oto kolejna. Joanna Chmielewska. Szajka bez końca. No jeżeli Chmielewska, to wiecie, że kryminał. Tutaj ona porusza temat wywożenia polskich dzieł sztuki za granicę, a więc jej cała rodzina skupia się, jednoczy, aby odnaleźć wspaniały portret góralki namalowany kiedyś na desce. Szukają tego portretu, żeby nie wpadł w łapy zagranicznych marszandów. Polecam, chociaż nie jest to najlepsza książka Joanny Chmielewskiej, ale można spędzić przy niej dobrze czas. Ludzie bez dom. No tę książkę znają wszyscy. Nudna jak nie wiem. Tomasz Judym nigdy się nie podobał młodym uczniom w klasie, jak analizowaliśmy, bo stwierdzili, że nie ma takich altruistycznych lekarzy jak właśnie ten. Potępiali go za puszczenie w trąbę tej Joanny Podborskiej i za jego taką wiarę, że jeden człowiek może zmienić wszystko. Chyba dzisiaj nie jest lekturą w szkole średniej, a więc tylko tak przypominam. No i na zakończenie dla szczególnie zainteresowanych książka niszowa Bez ściółkowych chów bydła, napisana przez trzech czeskich autorów, Doleżala, Ladeja i Zdrażila. Bezściółkowy chów bydła, czyli chów bydła bez podsypki ze słomy. Dzisiaj już ta metoda oczywiście została zarzucona, a więc to są moje propozycje książek z bzem w tytule.
piszcie, komentujcie, proponujcie własne tytuły, bo szkoda nie znać książek, które poświęcone są bzom. A zapach jest obłędny i również ten zapach Wam przesyłam. Dziękuję, do zobaczenia.